każda z osób będzie robić fragment mozaiki, którą połączymy w całość i właściwie powstanie coś na zasadzie układanki, z tym, że ten obraz nie będzie taki od razu do odczytania, taki oczywisty, tylko to będą różne fragmenty i właściwie w której strony zaczniemy oglądać i na który kafel, w jakiej kolejności skierujemy wzrok, to stworzy nam się jakaś inna historia. Każdy robi swój kawałek i właściwie dopiero jak je zamontujemy na ścianę, to one zagrają jako taka całość. Mamy do dyspozycji kafle, z których wycinamy różne kształty, nadajemy im jakąś formę, a później z tych naszych poszczególnych małych foremek powstaje jedna duża forma. Jak można mieć pomysł, jak można ładnie ten pomysł realizować? Patrzę już, mam siwe włosy i różne rzeczy widziałem, ale strasznie mi się podoba to, że ci ludzie, którzy tutaj się znaleźli, nie wszyscy się znają. Czasami są to ludzie zupełnie obcy jak ja. Powstał od razu zespół, gorączka twórcza. Chcemy coś po sobie zostawić. Mozaika jest dla mnie taką przygodą. Spotykam się w Swobnicy już po raz drugi. No i po raz kolejny jest to naprawdę bardzo fajna zabawa, świetna integracja, świetna tutaj współpraca. Warsztaty są fantastyczne, ponieważ znaleźli się tu ludzie, którzy pracują z niesamowitym entuzjazmem. Praca i rezultaty są od razu widoczne. Powstają fantastyczne motyle, jedne bardziej podobne do świata przyrodniczego, inne trochę bardziej fantazyjne. Każdy uczestnik robi swojego własnego motyla, także może się wykazać. Nie robimy po prostu jednego dużego liścia wspólnie, tylko jest, wydaje mi się, to bardziej kreatywne niż odtwarzanie czyjegoś wzoru. Każdy ma swój własny projekt, ma dużą wolność. Asia tutaj nie ogranicza nas w żaden sposób. Die Arbeit an dem Keramikmosaik hat mir sehr große Freude gemacht, denn es ist sehr, sehr schön, einmal mit verschiedenen Leuten zusammenzuarbeiten am selben Projekt. Jeder hat etwas andere Vorstellungen, aber man wird sehen, wie die Dinge am Ende doch sich zusammenfügen. Und das war im letzten Jahr eine sehr schöne Erfahrung. Hier haben wir über 20 Leute, die sich vorher nicht kannten, zusammengearbeitet und ein sehr schönes Mosaik gestaltet. Ich wurde hier eingeladen in eine Werkstatt, die aus Keramikfliesen schöne Mosaike macht. Es war mir total überraschend, weil es vor ein paar Tagen erst passierte, dass ich davon Kenntnis bekommen habe und ich habe mich kurz entschlossen, daran teilzunehmen. Jesteśmy elementem całości. Jesteśmy tylko małym, niewielkim trybem całej maszyny, która potem powoduje powstanie całego wielkiego obrazu. Ciekawe jest to, że spotykamy się tutaj wszyscy ludzie tworzący, i Polacy, i Niemcy. Nie ma to dla nas znaczenia, skąd jesteśmy. Najważniejsze jest, że chcemy razem wspólnie coś osiągnąć. Das ist alles neu für mich und es war sehr anstrengend in die erste Zeit, diese Mosaike zu gestalten. Es ging nicht so, wie man wollte. Es kam nicht das heraus, was man sich vorgestellt hatte. Und man musste sehr viel lernen. Ich denke mir, wenn ich noch mal mitmachen könnte, dann würde es leichter gehen. Każdy tworzy oddzielną pracę, która jest tam, ma określone wymiary i po prostu montujemy ją teraz na ścianie, prawda? I tworzymy całość. Ale są to oddzielne prace. Nie miałam okazji zajmować się mozaiką, nigdy nie pracowałam w takich technikach, a lubię tworzyć, lubię kreatywne rzeczy, różne techniki plastyczne i interesuje mnie to, więc warsztaty są dla mnie bardzo ciekawe. Takich rzeczy technicznych mogłam wyłapać i to mi się przyda. Poza tym przydadzą się nowe znajomości do po prostu pracy twórczej. No i przyznam, że jest to praca cudowna, ponieważ można kolorystycznie robić różne sekwencje, co się tylko chce. Przyznam, że jestem bardzo zadowolona tutaj z pobytu, ponieważ atmosfera jest niesamowicie świetna, bardzo taka przyjemna, ludzie się integrują.
No i praca jest bardzo ciekawa. To jest taka czynność wciągająca. Człowiek się może od tego uzależnić. Na co dzień praca zawodowa zobowiązuje mnie do takiego jakby sztywnego zachowania, jakichś reguł, przestrzegania jakichś reguł, a tutaj można być sobą tak całkowicie. Jakiejś energii dostaję z tego, mimo tego, że jest to taka żmudna, trudna praca, ale jednak mi jakoś to doładowuje i z pewnością przybędę na następne warsztaty. Na pewno trzeba mieć trochę zapału i chęci. I to jest przede wszystkim najważniejsze w tej pracy. Myślę, że już teraz będę mogła spokojnie sama robić mozaikę po tych zajęciach dzisiejszych. Może to być sztuka dla osoby, która jest bardzo dokładna i wytrwała. Wtedy będzie budowała swój obraz na podstawie dokładnego projektu, wycinając bardzo dokładnie małe i precyzyjne fragmenty, dobierając odpowiednio kolory, a może być to sztuka dla niedbałych, czyli głównie przy użyciu młotka i kafelków. Także można ułożyć mozaikę dużo szybciej i także może wyjść z tego bardzo fajny efekt. Tworzę motyla, część motyla właściwie. Dużo osób wykonuje samodzielnie motyla. Ja zdecydowałam się na jedną z części. Jestem bardzo chętnie w Polsce, dlatego jestem też tutaj. Jestem pierwszy raz w Słopnicy. Piękne okolice, dużo ciekawych, bardzo starych, ale bardzo malowniczych jest obiektów i dużo ciekawych możliwości właśnie do rozmaitych przedsięwzięć. To takie jest bardzo inspirujące i optymistyczne. Widziałam wczoraj, że dzieciaki, które przychodziły na salę gimnastyczną, akurat która była otwarta, żeby sobie z niej skorzystać, no to tak już podglądały, co to jest. Jeden z chłopców się zainteresował i mam nadzieję, że uda się tutaj zorganizować na miejscu warsztaty i mieszkańcy samodzielnie sobie wykonają jakieś mozaiki dla siebie już na swoje domy. Koncepcja mozaiki w Słobnicy jest jak najbardziej godna uwagi. Natomiast jestem przekonany, że to jeszcze długa droga, że to, co się w tej chwili dzieje, jest dopiero wstępem. Myślę, że wygramy tą koncepcję wioski mozaikowej w chwili, kiedy zaangażują się mieszkańcy. Mam nadzieję, że Słobnica zostanie rzeczywiście rozpoznawalna i każda, nawet przyjeżdżająca osoba, będzie mogła zaobserwować efekty całej tej akcji, a inne miejscowości pozazdroszczą piękna mozaik i również włączą się do akcji dekorowania Polski mozaikami. Efekty są naprawdę niesamowite, bo mozaika daje kolor, można przekazać w ten sposób świetne treści i z pewnością to miejsce na tym dużo zyska. Pomysł zrobienia wioski mozaikowej na dzień dobry został przyjęty z pewnym zdziwieniem przez większość mieszkańców Słobnicy. Jest to trochę zaskakujące. Nie wszyscy jeszcze rozumieją ideę, że może to przyciągnąć tutaj turystykę i może rozwinąć i przynieść korzyści wszystkim mieszkańcom. Ale w momencie, kiedy pojawiły się pierwsze montaże na zewnętrznych ścianach, kiedy pierwsze montaże pojawiły się na słupkach wejściowych przy płocie, zaczęło to budzić zainteresowanie. W tej chwili coraz więcej osób przejeżdża, zatrzymuje się i ogląda. Ta pasja jest w stanie zjednoczyć wieś wokół jednego wspólnego interesu, czyli nie dość, że pięknego widoku wsi, pokazania czegoś ciekawego we wsi, wzbudzenia nowych zainteresowań u ludzi, u mieszkańców, ale również przyciągnięcia turystów, którzy mogą ożywić cały rejon. Tworzymy jedność, bo z rozbitych, przeróżnych, drobnych elementów tworzymy mozaiki. To ma być atrakcją turystyczną. To może być miejsce, gdzie ludzie będą się spotykać, gdzie będą realizować swoje marzenia, cele. Zawsze powtarzam, że powinniśmy być kreatywni, odważni w działaniach. Stąd tworzenie tej wioski mozaikowej. Każdy, kto żyje w dużym mieście, jest zajęty swoją działalnością. Ja nazywam bardzo często, że jesteśmy skazani na swoje getta, w których żyjemy i nie zauważamy, że obok są niesamowite miejsca. Uważam, że Słobnica może stać się miejscem, gdzie jednak ludzie będą chcieli się spotykać, spędzać swój wolny czas w weekendy i przyjeżdżać na odpoczynek, na usłyszenie ciszy, bo tak naprawdę w Słobnicy można usłyszeć ciszę.